Opowiem dzisiaj o potęgowaniu 1 i minus 1. Zacznijmy od jedynki. Ile to będzie 1 do potęgi 8? 1 do potęgi 8. Wiesz już zapewne, czym jest potęgowanie, ale krótko przypomnę. Wykładnik, czyli ta liczba na górze, mówi nam, ile razy muszę pomnożyć przez siebie liczbę z podstawy, w tym wypadku 1. Muszę ją pomnożyć 8 razy przez siebie. Czyli zapisuję, że to jest 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1 razy 1. 2, 4, 6, 7 jedynek, 8 jedynek. 8 jedynek. 8 razy pomnożona przez siebie jedynka to w wyniku 1. Gdyby w wykładniku tutaj było na przykład 8 milionów, to musiałabym pomnożyć tą jedynkę przez siebie 8 milionów razy. Ale zwróć uwagę, że 1 mnożone przez 1, nieważne ile razy, zawsze w wyniku da nam 1. Ciekawa obserwacja, prawda? Uwaga, teraz ważna rzecz do zapamiętania. Ile to będzie 1 do potęgi zerowej? W matematyce przyjmujemy, że cokolwiek do potęgi zerowej jest równe 1. Tak naprawdę cokolwiek różne od zera, powiem o tym w kolejnym filmie. Zatem 1 do potęgi zerowej to jest równe 1. Ma to sens, bo tak naprawdę gdy potęgujemy, to mnożymy przez 1. Czyli na przykład 2 do potęgi czwartej, napiszę obok, 2 do potęgi czwartej to się równa 1 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. 4 razy mnożę przez siebie w dwójkę, czyli to jest równe 16. Gdy mamy w wykładniku 0, to nie mnożymy już tych liczb, czyli zostaje nam tylko ta jedynka. Zapiszę, tak naprawdę to jest 1. 1 razy nic. 0 razy mnożymy przez siebie jedynkę. Tutaj też możemy napisać, że to jest 1 razy i 8 razy jedynka. Przejdźmy do innego przykładu, tym razem z liczbą ujemną. Minus 1. Minus 1 do potęgi... Zróbmy najpierw do potęgi zerowej. Ile to będzie równe? Tak jak przed chwilą powiedziałam, cokolwiek różnego od zera do potęgi zerowej da nam w wyniku 1. Czyli tak naprawdę zaczynam od jedynki i mnożę 0 razy tą liczbę z podstawy. Zatem zostaje nam jedynka. Następny przykład. Minus 1 do potęgi pierwszej. Minus 1 do potęgi pierwszej. Znowu mogę zacząć od tej jedynki 1 razy i teraz mnożę tyle razy tą minus 1, ile mówi mi wykładnik. Wykładnik mówi pomnóż raz. 1 razy minus 1 to jest równe minus 1. Jeszcze jeden przykład. Minus 1 do potęgi drugiej. Czyli mnożymy 1 razy i teraz minus 1 muszę pomnożyć przez siebie 2 razy. To jest minus 1 razy minus 1. Czyli minus razy minus daje mi w wyniku plus. 1 razy 1 to jest równe 1. Idziemy dalej. Minus 1 do potęgi trzeciej. Minus 1 do potęgi trzeciej. Pewnie już wiesz, co tutaj napiszę. To jest 1 razy i 3 razy przez siebie pomnożę minus 1. Minus 1. Minus razy minus daje mi plus, a plus razy minus to jest w wyniku minus. 1 razy 1 razy 1 razy 1 to jest 1, czyli w wyniku mamy minus 1. Pewnie już wiesz tutaj, co się dzieje. Jeśli oglądałeś poprzednie filmy, to znasz regułę, ale napiszę jeszcze jeden przykład. To jest równe 1 razy i 4 razy pomnożę przez siebie minus 1. Minus 1 razy minus 1 to jest 1 i tutaj też mam 1. Z tego mam 1, z tego mam 1. A mnożone przez siebie jedynki dają w wyniku 1. Przypomnę w takim razie z poprzedniego filmu, że gdy podnosisz liczbę ujemną do potęgi nieparzystej, czyli tutaj i tutaj, wykładnik mamy nieparzysty, otrzymujesz w wyniku liczbę ujemną. A gdy podnosisz liczbę ujemną do potęgi parzystej, tak jak tutaj, otrzymujesz w wyniku liczbę dodatnią. Zapiszę to. Tutaj mieliśmy wykładniki nieparzyste. Tutaj i tutaj wykładnik nieparzysty.
A w tych miejscach mieliśmy wykładniki parzyste, czyli te liczby tutaj. O, to są wykładniki. Wykładnik parzysty. Zatem w wyniku mamy liczbę dodatnią. W porządku. Wiesz to wszystko. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co tutaj chodzi. Zadam Ci teraz pytanie. Zastanów się chwilę nad odpowiedzią. Ile to będzie 1? Zapiszę. 1 do potęgi 1 milion. Zatrzymaj ten film i odpowiedz. 1 do potęgi 1 milion, mam nadzieję, że już wiesz, to jest po prostu 1. Nieważne jaka tutaj będzie liczba, milion razy możemy mnożyć przez siebie jedynkę, a w wyniku i tak będzie jedynka. W porządku, coś trudniejszego, to ile to będzie równe minus 1 do potęgi 1 milion. Zatrzymaj ten film i odpowiedz. W porządku, minus 1 do potęgi 1 milion. Przypominam, że w wykładniku mamy liczbę parzystą. Wykładnik jest parzysty, zatem w wyniku otrzymam liczbę parzystą, czyli 1. I jeszcze jedna rzecz, minus 1 do potęgi 999999. Podpowiem, że tutaj mamy wykładnik nieparzysty. Ta liczba jest nieparzysta. Zatem jaki będzie wynik? Myślę, że już wiesz. To będzie równe minus 1.